Przewodniczący Rady Miejskiej świadomie złamał prawo, aby głogowscy radni nie uchwalili okręgów wyborczych. Taki zarzut stawiają radni z klubu SLD i bezpartyjnych wobec Andrzeja Kolińskiego. Zamierzają też na najbliższej sesji złożyć wniosek o jego odwołanie. Lista zarzutów wobec przewodniczącego jest długa. Pan Andrzej Koliński jest sam w sobie zadupany, nie słucha nikogo. Jego prawo jest ponad prawem. Kropką nad i były ostatnie wydarzenia związane z uchwałą o okręgach wyborczych, której nie udało się przyjąć na sesji. Można domniemywać, że sprawy dotyczące w ten sposób poprowadzenia tematu już były założone na samym początku, bo efektem tego jest to, że obecnie komisarz wyborczy będzie rozstrzygał o sprawach dotyczących możliwości decydowania o podziale na obwody głosowania. Radni zarzucają przede wszystkim przewodniczącemu kilkakrotne złamanie przepisów zarówno ustawy o samorządzie, jak i regulaminu Rady Miejskiej. A zaczęło się od tego, że Koliński przełożył punkt dotyczący głosowania nad okręgami wyborczymi, mimo że nie było wymaganej bezwzględnej większości głosów. Tak to wtedy tłumaczył. Faktycznie, tu można powiedzieć, że nastąpił pewien lapsus, ponieważ do zmiany porządku czy wyłączenia tego punktu było potrzebnych 12 głosów. Ja nie zareagowałem w ferworze dyskusji. Jednak zdaniem radnych klubu SLD i bezpartyjnych było to świadome działanie. Na dowód tego, o czym mówię, to jest to, że nawet na tą sesję zwołaną na środę nie przyszło 4 radnych z klubu Jana Zubowskiego. To było celowe działanie, żeby nie było kworum. Nie udało nam się dzisiaj skontaktować z Andrzejem Kolińskim. Przypomnijmy, że teraz decyzja o podziale miasta na okręgi wyborcze należy do komisarza wyborczego.